Pani Grażyna Płonka, która środowisko seniorów reprezentuje i która też trochę walczyła o to, nawet swoją obecnością wtedy na tej słynnej sesji. Dokładnie. Jak pani się dzisiaj czuje, co pani odczuwa, widząc, że ten obieg jest gotowy i tak dużo osób przyszło, żeby po raz pierwszy skorzystać? Skoro pan twierdzi, że w jaki sposób się przysłużyłam temu, że ta tężnia jest, no to czuję pełną satysfakcję. A poza tym no, jestem zachwycona tym urządzeniem, z którego już kapie woda, a poza tym solanka, a poza tym całym otoczeniem i te nasadzenia. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, bardzo mi się tu podoba. Już sobie planuję, jakie dni będę mogła skorzystać. Wiadomo, że zajęć jest wiele. Zna pani Grażyna, zacznijmy już od podszewki. Wie pani, jak to miejsce wyglądało jeszcze nawet parę lat temu? Ono już się odmieniło, bo był trochę ładniejszy ten park, ale dzięki temu obiektowi no chyba w ogóle dostaje nowe życie. No, nowe życie, a poza tym zyskał na estetyce całego tego otoczenia. Także naprawdę brawa za pomysł, żeby to tu ulokować, mimo różnych tam innych pomysłów, ale uważam, że ta lokalizacja jest trafiona w punkt i że jest pięknie wykonana. Także brawo tym, którzy wymyślili, dopięli i to mamy. Super, bardzo dziękuję.